Hej, hej, siemanko. Mamy 10 rano. Rano jeszcze. Zarabele to się obda. Pewnie mało zostanie, będzie trzeba przywieźć, bo już tutaj mało i tutaj. Tutaj jest resztę dla cielaków, to teraz posprzedawane, to mało zostało cielaków, to jeszcze pewnie na 2 dni będzie. Teraz mało idzie tej beli. Zaraz będzie trzeba te stara taczka, trochę kukurydza, cienka blacha przezerła. Teraz mam z kwasówy tamto zrobione ciężka, ale teraz już tamto myślę, że będzie dobra, bo z kwasówy to pan raczej już nie przeżre. A to można, kukurydza się skończy, to mogę wziąć siana ładować. Czy co, jakoś się potem można wykorzystać. Trochę tego i kosz ładny jest, gotowy. Tutaj chorsz schowany, konny. Będzie trzeba podwalać i go wyciągnąć, bo... jest co to stary ten konny, tam po brzegach przy kołach trochę spaw puszcza, bo to się kiedyś małemu się było, to ojciec rzucał właśnie na te tutaj z przodu na worki zboża i rama trochę trzaskała. To konny, to się mówiło, nie do 30. I tak tyle lat trzyma, to dobrze. Ile się ustawi, tyle wysiewa. To, że tryby teraz już się pozdzierali. Czasem jest, można kupić tryby. Co? Ale ciężko trafić nieraz. Może tryby by tam, może coś tam by wymienił, to jeszcze by pochodził. No tyle, co z tą hektarów to... A jak nie, to właśnie trzeba być jakiś nowy. Do 20 tysięcy jakiś albo używkę. Właśnie tam, jak niektórzy mówią, Amazonę. Albo jakiś nowy kupić, no. Popatrzeć będzie trzeba. Jeszcze te lata chyba da radę, przejdzie. To najwyżej zaspawa. Nie wiadomo co jest, to lepiej się mówi trochę zaoszczędzić, bo to ten rok to taki niepewny, co tam wymyślą. Raz tak, coraz jakieś głupoty wymyślają. Dobra, idziemy sprawdzić, jak tam bydlaki zjadali siana, czy dawać, czy jeszcze nie, poczekać. A, coś tam osypeczkę, patrzę dziubie. Ty, a kukurydzy może trochę mu przyniosę. No dawaj, dawaj. Nie, się boi. Dobra. Może spróbuję, będzie jadł, to zaraz będzie można po troszeczku dawać. Garść, dwie. No i sianko je też, jak się mówi. Jak to w szkole nie uczy, ale jak się mówi, jak będzie jadł już to sianko, to jak się mówi kupa inna. Cielak już zaraz będzie. Zaraz będzie jadł, to mleka nie będzie dostawał, wody więcej za taki garnuszek. Kiedyś krowa porzuciła 7 miesięcy, to na początek 2 tygodnie mleka pił. Potem taki garnuszeczek jadł osypki, tyle do pełna kukurydza. Później taki duży garnek, to ten 7-miesięczny, taki garneczek pełen kukurydzy zjadał rano i wieczorem. To powiedz przez 2 miesiące, jak miałby się urodzić 9 miesięcy przez te 2 miesiące, to z 15 kila miał 70 kila. A pusto można dać. Kurna, prywaciarze dopiero przyjechali. Miało być za darmo z gminy, jeszcze im płać. A my skąd jesteście prywaciarze? Jeszcze 4 dychy trzeba zapłacić, zależy tego. Jak macie więcej, to trzeba więcej zapłacić. A to do widzenia. Nie macie pracy, a teraz się mówi za darmo. Chcecie kasę zdobyć, żeby płacić. O, jakie wycwany. A potem co? No i tak wyszło. Za darmo mają dodatkowe pieniądze. Co ma szef płacić, to jeszcze powiedzieć na lewo zarobię. A kurna, nie zjadli? Nic, z arabiśką to trochę się zabierze. I trzeba dawać drugą belę, siano kiszoneczkę. Siano kiszonkę, niech pierdzielają. No i mamy zabrane wszystko. Ostatnie widełki się zaniesie do cielaków i będzie obdane też. No, normalnie jakby obliczyli, starczyło wszystkim krowy. A spaślaczek to patrzy, już wodę pije. Początkowo 2 dni nie chciała leżeć, się bała. Chyba łańcucha czy co, a teraz leży. Dupę pasia, nie chce stać. A się gapi, słucha. Bryczka siana gotowa. Zaraz się zwiezie, się rozwali raz, dwa i będzie 15 już obdane. Już przywiozłem, rozwaliłem. Zaraz widłami rozwalę wszystkim.
Ja rozwalę, ojciec jedzie bruzy zawalić po orce i będzie trzeba zaraz też brony poczepić, oprzężniki wrzucić, pobronować i owiec. Owiec pośród tam chyba mieszany, sam czysty chyba nie będzie. Tam jeszcze coś tam będzie w nim, bo tam jakiś kupny jest chyba. Owiec z pszenicą, chyba z jęczmieniem, dokładnie nie wiem. Mówię, fajnie, taczko się przywiezie, o, prawie wszystkie na raz jedzą i znowu tak 2,5, 3 krowy teraz zabrakło. Dobra, tutaj już mamy obdane, pościągałem czysto. Już kurna wywalili, złota szukają albo pierścionka. No i znowu, ta co mleka daje, prawie nie ma, ta co zasuszona to kurna pełno ma zawsze. Fajna pogoda, słonko świeci. Pogoda sprzyja, zboże usycha. Dobra, jeszcze tutaj z przodniej zaraz pójdę tam zobaczyć graty. Albo siewnik trzeba szykować będzie. Zobaczyć co trzeba zrobić będzie. Do kolejnego odcinka.